Orkis dynamicznie wszedł do maszyny. Gonitwa się rozpoczęła. I chyba na czele jest w tej chwili Elvino. Tak jest. Na drugim miejscu Basalach Al-Khalediah. Na ostatnim przez moment przynajmniej Matador. Tak jest, koło niego Issam De Carrer, przed nimi Samer Oa, tam na zewnątrz galopuje Orkis, a prowadzi Elvino przez Basalach Al-Khalediah. Trzeci jest Icar de Pibul, a na miejscu czwartym Najem Di Soleil. W tej chwili Basalach wysuwa się na prowadzenie. Elvino galopuje jako drugi, dalej Icar de Pibul. Orkis, za Orkisem przesuwa się tutaj Issam De Carrer przy kanacie Najem Di Soleil, na miejscu w tej chwili ostatnim Samer Oa i Matador. Basalach na prowadzeniu, dalej Orkis, Elvino oraz Icar de Pibul. Za nimi Issam De Carrer, Najem Di Soleil. 600 metrów do celownika, za chwilę konie wyjdą na prostą, prowadzi Basalach. Przy kanacie szuka sobie miejsca Elvino. Nieźle przeszła też Samer Oa, ależ lekko. I ona teraz prowadzi, za nią Basalach Al-Khalediah, Icar, Elvino, Najem Di Soleil i pozostałe. Na prowadzeniu Samer Oa, druga jest Basalach. Na miejscu trzecim Najem Di Soleil. I Basalach walczy w tej chwili o zwycięstwo z Samer Oa. Basalach się oddala, idzie polem Najem Di Soleil. Basalach, Najem Di Soleil, Samer Oa to w celowniku, potem Matador z Elvino.